Cześć, mam na imię Monika, jestem instruktorem w Szkole Nauki Jazdy Euforia we Wrocławiu. Jesteśmy w trakcie ostatnich czynności odbiorczych tutaj w salonie Toyota Nowakowski. Jest to nowy samochód, który będzie obowiązywał w WORD-zie wrocławskim. Odbieramy ten samochód do dyspozycji Ośrodka Szkolenia Kierowców Euforia. Chciałabym wszystkich dzisiaj przedstawić czynności kontrolno-obsługowe związane z nowym samochodem Toyota Yaris po faceliftingu w 2014 roku. Zachęcam do obejrzenia filmu. Chciałabym przedstawić teraz obsługę świateł znajdujących się w Toyocie Yaris. Światła pozycyjne uruchamiamy, przekręcając pierścień znajdujący się po lewej stronie kierownicy na dźwigni, przekręcając go z pozycji zera na raz. Uruchamiamy w ten sposób na desce rozdzielczej kontrolkę po prawej stronie w kolorze zielonym. Światła pozycyjne znajdują się z przodu pojazdu. Są to dwa białe światła po lewej i prawej stronie oraz światła z tyłu pojazdu czerwone w kolorze czerwonym znajdujące się po lewej i prawej stronie oraz podświetlanie tablicy rejestracyjnej z tyłu pojazdu. Po włączeniu świateł pozycyjnych pamiętajmy, że znajdują się one po lewej stronie reflektora z koloru białego. Po prawej stronie w reflektorze prawym też bardziej do wnętrza pojazdu. Pamiętajmy, że przy włączaniu świateł pozycyjnych musimy pamiętać, że włączają się one na dwuwłóknowej żarówce razem ze światłami do jazdy dziennej. Kolejnymi światłami są światła mijania. W celu uruchomienia świateł mijania przekręcamy pierścień znajdujący się po lewej stronie kierownicy dwukrotnie. Pamiętajmy, że kontrolka znajdująca się na desce rozdzielczej, zielona po prawej stronie, dotyczy zarówno świateł pozycyjnych, jak i świateł mijania. Pamiętajmy jedynie, że przy przełączaniu dwukrotnym na światła mijania zaświeca się z przodu pojazdu inna żarówka. Dwukrotne przekręcenie pierścienia po lewej stronie to włączenie świateł mijania. Zwróć uwagę, jak zmieniają się kontrolki. Z kontrolki zielonej zaświeca się kontrolka niebieska po lewej stronie na desce rozdzielczej po przesunięciu dźwigni do przodu. Od siebie dźwigni po lewej stronie kierownicy. Zabierając dźwignię z powrotem, wyłączamy światełka drogowe, zostają jedynie zaświecone światełka mijania, o czym mówi nam zielona kontrolka po prawej stronie deski rozdzielczej. Światła drogowe. Aby je włączyć, należy najpierw włączyć światła mijania. Na pierścieniu po lewej stronie przekręcamy pierścień dwukrotnie. Uzyskujemy w ten sposób kontrolkę zieloną po prawej stronie, ale pamiętajmy, my musimy pokazać światła drogowe. Żeby włączyć światła drogowe, dźwignię znajdującą się po lewej stronie kierownicy odpychamy od siebie do przodu, tak żeby pojawiła się kontrolka granatowa, niebieska, która znajduje się po lewej stronie na desce rozdzielczej. Pamiętajmy, że światła drogowe znajdują się z przodu pojazdu. Są to dwa białe światła po lewej i po prawej stronie. W celu uruchomienia światła przeciwmgłowego przedniego, pamiętajmy, najpierw włączamy światło mijania, przekręcając pierścień na dwa razy. Teraz przekręcamy pierścień znajdujący się bliżej lewej strony kierownicy. Raz. Zaświecają się nam w tym momencie światełka przeciwmgłowe przednie. Znajdują się w dolnej części przedniego zderzaka po lewej stronie w kolorze białym i po prawej stronie zderzaka nisko również w kolorze białym. W celu uruchomienia światła przeciwmgłowego tylnego pamiętajmy, najpierw musimy włączyć światło mijania. Po włączeniu światła mijania pierścieniem znajdującym się bliżej kierownicy po lewej stronie po dwukrotnym przekręceniu uruchamiamy światło przeciwmgłowe tylne znajdujące się w tylnym zderzaku bardzo nisko po lewej stronie barwy czerwonej. Żeby włączyć światła przeciwmgłowe
przednie, należy wcześniej włączyć światełka mijania, czyli pierścień po lewej stronie pojazdu przekręcamy na 2 razy, zaświeca się nam zielona kontrolka znajdująca się po prawej stronie konsoli i włączamy światełka przeciwmgłowe przednie, przekręcając pierścień znajdujący się bliżej kierownicy po lewej stronie od siebie na raz. Zaświeca się na konsoli w tym momencie kontrolka świateł przeciwmgłowych przednich zielona, koloru zielonego po prawej stronie. Żeby włączyć światło przeciwmgłowe tylne, należy włączyć światło mijania, czyli pierścień przekręcamy 2 razy. Zaświeca się zielona kontrolka po prawej stronie. Do tego przekręcamy pierścień znajdujący się bliżej kierownicy 2 razy. W tym momencie zaświeca się kontrolka świateł przeciwmgłowych tylnych w kolorze pomarańczowym po prawej stronie, tuż pod kontrolką światła przeciwmgłowego przedniego w kolorze zielonym. Pamiętajmy, światło przeciwmgłowe przednie to zielona kontrolka po prawej stronie na desce rozdzielczej. Światło przeciwmgłowe tylne to pomarańczowa kontrolka znajdująca się po prawej stronie na desce rozdzielczej. W celu uruchomienia świateł biegu wstecznego pamiętajmy, że należy przekręcić 2 razy zapłon. Pojawią się nam kontrolki, które zaświecają się na desce rozdzielczej. W starym Jarisie niektóre kontrolki gasły. Pamiętajmy, że tutaj kontrolka paliwa świeci się nam cały czas. Niezapięte pasy świecą się cały czas, należy je zapiąć. Pamiętajmy o tym, że świeci się również kontrolka niezamkniętych drzwi, a także kontrolka tutaj zapłonu. Wszystko to zgaśnie po odpaleniu silnika, po zapaleniu silnika. Kolejną rzeczą jest naciśnięcie pedału sprzęgła. I w tym momencie prawą ręką wrzucamy bieg wsteczny. Łapiemy za dźwignię, podnosimy rączkę do góry, przekręcamy dźwignię w lewą stronę, po czym popychamy ją do góry przed siebie, tak żeby włączyć światła biegu wstecznego, czyli uruchomić bieg wsteczny. Kolejnymi światłami są światła hamowania stop. Żeby je uruchomić, potrzebna jest pomoc drugiej osoby. Panie egzaminatorze, proszę w tej chwili przekręcić zapłon 2 razy w stacyjce, nacisnąć prawą stopą pedał hamulca. Uruchamiamy w ten sposób 3 światła w kolorze czerwonym, znajdujące się z tyłu pojazdu, po lewej stronie, po prawej stronie i u góry. Pamiętajmy, do uruchomienia tych świateł potrzebna nam jest pomoc drugiej osoby. Uruchamiamy światła kierunkowskazów, opuszczając drążek znajdujący się po lewej stronie kierownicy do dołu. Uruchamiamy w ten sposób przedni kierunkowskaz znajdujący się w przedniej lampie. Bardziej do wewnątrz pojazdu świeci się nam żarówka barwy żółtej samochodowej. Również uruchamiamy kierunkowskaz w lewym lusterku, również za pomocą żarówki w kolorze żółtej samochodowej. I 3. kierunkowskazem jest kierunkowskaz znajdujący się w tylnej lampie, również żarówka barwy żółtej samochodowej. To samo robimy włączając prawy kierunkowskaz. Drążek przy kierownicy przesuwamy do góry i również uruchamiamy w ten sposób kierunkowskaz w tylnej lampie barwy żółtej samochodowej. Jest to 1. kierunkowskaz. Kolejny kierunkowskaz prawy znajduje się w lusterku prawym. Również żarówka w kolorze barwy żółtej samochodowej. I ostatni kierunkowskaz prawy w przedniej lampie po prawej stronie, tak, bardziej do wewnątrz pojazdu. Również żarówka w barwie żółtej samochodowej.
Aby uruchomić światła kierunkowskazów, pamiętajmy, że wcześniej musimy przekręcić zapłon. Przekręcamy kluczyk dwukrotnie w stacyjce. Lewą ręką na drążku znajdującym się po lewej stronie uruchamiamy lewy kierunkowskaz, opuszczając drążek do dołu. Uruchamiamy w ten sposób kontrolkę po lewej stronie. Jest to lewa strzałka w kolorze zielonym. W ten sam sposób wyłączamy lewy kierunkowskaz, podnosząc drążek do góry. Aby włączyć prawy kierunkowskaz, uruchamiamy go, podnosząc drążek w prawą stronę do góry. Prawy kierunkowskaz wyświetla nam się na desce rozdzielczej po prawej stronie w postaci zielonej strzałki migającej wielokrotnie. Również prawy kierunkowskaz wyłączamy, przesuwając dźwignię po lewej stronie kierownicy w kierunku przeciwnym. W celu uruchomienia świateł awaryjnych naciskamy przycisk znajdujący się po prawej stronie oznaczony czerwonym trójkątem. W ten sposób uruchamiamy kontrolkę na desce rozdzielczej, która pokazuje nam dwie strzałki w kolorze zielonym migające na przemian. Również w ten sam sposób wyłączamy światełka awaryjne, naciskając z powrotem przycisk. Włączamy światła awaryjne i w ten sam sposób, tym samym przyciskiem je wyłączamy. Pojawiają się kontrolki, za chwileczkę gasną. Pamiętajmy, że światła do jazdy dziennej uruchamiamy dopiero po włączeniu silnika. Przełączają się one na dwuwłoknowej żarówce. Z przodu pojazdu znajdują się po lewej, po prawej stronie barwy białej. Z chwilą, kiedy zaczynamy ruszać, przełączają nam się światła z pozycyjnych na światła do jazdy dziennej, na których się poruszamy. Nasz ośrodek szkolenia kierowców Euforia mieści się we Wrocławiu przy ulicy Kniaziewicza 28/1A. Telefon do nas kontaktowy 691-948-461. Powtarzam, telefon kontaktowy do ośrodka szkolenia kierowców Euforia we Wrocławiu 691-948-461. Nasza strona internetowa to www.osk.euforia.pl.